wiedźmy mają bardzo zajęte plany dnia. Nauka nowych zaklęć, rozmowy z duchami przodków. Ale ręka, która pojawia się znikąd, może zaskoczyć każdego. Co to? List! Otworzę go! Nie, ja to zrobię! Potrafię czytać szybciej. Dobrze. Starożytne hieroglify informują nas, że zostałyśmy nominowane do Wiedźmy Roku. Hurra! O, list się rusza! Ale tu ciasno. To staromodny sposób na komunikowanie się, ale przynajmniej nie jest kosztowny. Dzień dobry. Cześć, nazywam się. Wiem, kim jesteście. Mam tu wszystko zapisane. Jestem asystentem sędziego. To powinno być tutaj. Ale nie jest. Czemu nigdy nie odkładasz rzeczy na swoje miejsce? Nawet jej nie dotykałam. Jak mogłaś zgubić mój skarb? Musimy znaleźć ten dodatek. To był ulubiony przedmiot babci. Babcia, ona nam pomoże. Pomóż nam, tablico Ouija. Wezwijmy ducha babci. Babciu, ratuj. Powiedz nam, gdzie podział się skarb. To twój ukochany dodatek. A, wnuczki? A, kto to? To znowu wy. Nawet nie potraficie zostawić mnie w spokoju. Babciu, to już ostatni raz. Obiecuję. Dobrze, dziewczyny. Pomogę wam. Skarbie, pojaw się. Zrób kości dłoni z piankoliny. Umieść na drucie. Złóż dłoń. Dodaj spinkę do podstawy. Upiecz zgodnie z instrukcją. To jest to, twoja spinka do włosów. Dzięki, babciu. Jesteś najlepsza. Pa! Dziś moja kolej, by ją założyć. Co sądzisz? Wygląda tak dobrze. Ciekawe, czy ja umiem wzywać duchy. Pomarzyć można. Mamy tu tyle ciekawych rzeczy. Ble, okropne. Co to? To album zdjęć. Bardzo ciekawe. Co? 1940? To zdjęcie ma 80 lat. Ile lat mają te wiedźmy? Wyglądają tak młodo. Muszę się dowiedzieć, jak to zrobiły. O, tu jesteście. Cześć, wchodź, nie wstydź się. Robimy zabiegi spa. A więc to wasz sekret młodości. Odmładzający kociołek. Muszę go wypróbować. Ojejku, co jest ze mną nie tak? Jestem za młoda. Cofnij to. Te dowcipy wiedźm. Co mamy w następnym przepisie? Ropuchę z bagien? Mam. Wyschniętą nóżkę koguta. Gotowe? O, prawie nam uciekł skorpion. Nie dzisiaj, kolego. Łupiesz jednorożca w proszku? Babcia zawsze dodawała szczyptę. Teraz dobrze wymieszajmy. O, ten zapach. Zobaczmy. Łyżeczka się rozpuściła. To znaczy, że jest gotowe. Fuj, co to za zapach? To ohydne. Co gotujecie? Truciznę? Zabierzmy się za to. Nie, stój. Spokojnie. Robienie nowych paznokci jest takie miłe. Dodaj na tipsy naklejki do paznokci z wiedźmami i nietoperzami. I pokryj bezbarwnym lakierem. Dziewczyny, jak wam się podoba? Nieźle, siostro. Wow, muszę zapisać to w twojej teczce. Jest zbyt zarozumiała. Cóż, my też coś napiszemy. Siostro, jak sądzisz, co ona pisze? Nie wiem, ale wiem, jak się tego dowiedzieć. Użyjmy do tego starej magii. Niezły pomysł. Magiczne oko, stań się diamentem i pomóż nam w przeszpiegach. Oczy, mam dla was ważne zadanie. Dodaj ozdobne oczka, zawieszki i haczyki, by stworzyć kolczyki. Siostro, jesteś gotowa? Tak, piona. Hej, gdzie jesteś? Hej, to dla ciebie. To prezent od nas. Wow, jak miło. Przymierz je. Są boskie. Dobrze wyglądasz. Oj, dzięki.
Harry, mój ukochany, podobają ci się nowe kolczyki? Szybko, powiedz mi. Nie uwierzysz. Ona strasznie podkochuje się w Harrym Potterze. Tak jak sądziłyśmy. Męczy mnie to pisanie. Gdzie są wiedźmy? Pora na obiad. Nareszcie. Kupiłyście coś? Oczywiście. Ale gdzie są zakupy? W torbie. W tej maleńkiej torbie? Pewnie, spójrz. Wytnij dwa elementy ze Skyu. Zszyj je razem z tyłu. Wywróć na drugą stronę. Dodaj pętelkę paska. Dodaj runy i inne magiczne symbole, używając farby do materiału. Zrób otwory dziurkaczem. Włóż zamszowy sznur. Napisz na pasku runy i zaklęcia. Przełóż pasek przez pętelkę. Kupiłyśmy nieco łakoci, warzywa w puszkach, owoce i więcej i nieco małych rzeczy. Chyba nam wystarczy na kilka dni. Świetnie, muszę to zapisać. To tylko magiczna torebka. Jeszcze trochę, odrobinkę. Otwórz oczy. To dla ciebie. Kupon do spa. Zróbmy sobie dzień dbania o siebie. Czemu jest tak zimno? Zamarzam. Nic nie odmładza cię tak jak kriokomora. O, włączyli śnieg. Super, fajnie, co? Nie czuję rąk. To było genialne. Co wam tyle zajęło? Zamarzłam. Pomocy. Biedactwo. Trzymaj rozgrzewające rękawiczki. Od razu powinny zadziałać. Dodaj wzór rękawiczek do tiulu. Wytnij wzdłuż linii. Zszyj. Wywróć na drugą stronę. Włóż do środka kawałek tektury. Dodaj płomienie, używając puszystej farby do materiału. O, ale miło! Moje policzki! Poparzyłam się! Nie znoszę tych rękawiczek! Chciałam dobrze. Tak kończy się pomaganie innym. Dziewczyny, zaraz wracam. Dobrze, będziemy tutaj. Jak sądzisz, powinnam sobie zrobić inną fryzurę? Nie, tak jest dobrze. Chcesz herbaty? Dzięki. Znowu suszona ryba? Zróbmy sobie fotkę na Instagrama. O tak, ale jestem mądra. Mam nawet słownik. Kamień, papier, nożyce. Ha, a masz. Znowu wygrałaś. Hej, nie sądzisz, że asystentka powinna już dawno wrócić? Mój magiczny kryształ zawsze jest przy mnie. Łatwo sprawdzimy, gdzie się podziała. Owiń jeden koniec przezroczystego naszyjnika w modelinę. Stwórz teksturę. I upiecz w piekarniku. Ozdób mchem i kwiatami. Dodaj kryształy górskie. Dodaj detale farbą akrylową. Umieść łańcuszek na sznurku. Pokaż nam teraz, gdzie jest asystentka. Jest gdzieś blisko. To nasz dom. Biegiem. Ratujcie mnie. Tu jest wielki potwór. Spokojnie, to tylko odkurzacz. Nie zrobi ci krzywdy. Zabiorę go, a ty zajmij się sprzątaczką. Kim jesteś? Spójrz na mnie. Jest dobrze. Nic nie widziałaś. Niczego tu nie było. Spójrz na ten kolczyk. On wymazuje wszystkie wspomnienia. Wygnij drut w kształt płomieni. I przyklej do materiału. Odetnij nadmiar. Nikogo tu nie było. Co to było? Znowu mi się coś przywidziało? Jestem gotowa. Możemy ruszać imprezować. Dobrze wyglądasz. Ty też, siostro. Dokąd się wybieracie, dziewczyny? Na przyjęcie. Idziesz z nami? Nie mogę. Nie jestem gotowa.
Naprawimy to. Użyjemy nieco magii. Tak! Mój magiczny cień uczyni cię piękną. To pająk. Nie martw się, to nasze zwierzątko. Narysuj pajęczynę na pokrywce cienia do powiek. Nałóż klej na gorąco na wierzchu. Pomaluj farbą akrylową. Pomaluj pająka ognistymi odcieniami. Przymocuj do pokrywki. Udekoruj pajęczynę kamieniami górskimi. Gotowe! Co sądzisz? Wow! Nigdy nie wyglądałam tak pięknie! Wow! I mój szlafrok! Przemienił się w sukienkę! Wow! Chodźmy szaleć! Oto nasze kandydatki do tytułu Wiedźmy Roku! Zimne i gorące wiedźmy! Chcę was posłyszeć! Zaraz dowiemy się, kto został zwycięzcą! Korona idzie do… Nie podglądać! To mnie! Hurra! Dała sobie najwięcej punktów! Co za głupi konkurs! Podobał ci się nasz filmik? Napisz w komentarzu, co spodobało ci się najbardziej! Oczy kolczyki, pasek torba czy paleta cieni z pająkiem? I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych przezabawnych filmików. Od trum trum!